Jestem alkoholikiem, a ja mam wiesiek. Ja to się wam powiem, ja to się tego uczę, bo ja przez wiele lat, no do mnie nie dochodziło to po prostu, tak jak tutaj Wojciech mówił, nie, że to można być zadowolonym i wstawać rano i się, prawda, cieszyć z tego, że ten... Wczoraj przyszedł taki Andrzej Kominek, go znam tam 30 parę lat. I on ma teraz 71 lat i on tak pięknie mówił, że no chciałby żyć dalej, ja jeszcze nie mam tego wieku, a mi już się nie chce żyć, nie? I ja się uczę tego właśnie, żeby wstać rano i powiedzieć sobie, ach, jaki piękny dzień, och, jak cudownie, a tu patrzeć na sranę, na samochód, no nie. Będę godzinę, z pół godziny na pewno będzie to czyszczenia teraz, nie? Ale ja wiem, że to jest tak, że ja mam do wyboru, na przykład szatana i Boga, nie? Tak powiem tak górnolotnie, że albo wezmę to od Boga, czyli wdzięczności, być wdzięcznym za to, że w ogóle wstałem, że nie piję, nie palę, że jeszcze ruszam tymi nogami, że mogę tu się dowlec, albo zacząć się użalać, nie? A ja pierdzielę, znowu świeci słońce, nie? A ja muszę iść na mitnik, a tu bym się posiedział na ławeczce i na słoneczku. Już mam dylemat. Co wybrać? Nie? Ale słuchajcie, ja wam powiem, to niektórzy z was to wiedzą, co się użalają, ale z tym użalaniem to jest tak, że to użalanie zaczyna sprawiać radość. Nie? Ja na przykład miałem taką kiwkę, gdzieś tak do 5 lat teraz nie picia, przez 5 lat mówię, zawsze sobie mówiłem, a mogę się jeszcze napić i to się mówi, odlecieć z tego świata, uciec, schować się, nie ma mnie, nie? Piję, zapalę i już, i mnie nie ma. Ale słuchajcie, tak się jakoś stało, że nie wiem, czy ten program, czy już tyle lat, że mnie się w ogóle nie chce pić, nie? Prędzej bym się powiesił, niż po prostu napił, nie? Bo picie jest dla mnie czymś, czymś strasznym po prostu, no. Jest po prostu upokorzenie takie i taki ból. Ja sobie wyobrażam, jakby wielu z tych takich moich oponentów jakby się cieszyło, no zobacz, pan wszedł na tę pendolino i pije, widziałeś? I pije, człowiek, to gówno daje ten program, to wszystko, ale to ja bym jeszcze tam ścierpił, no, każdy niech się próbuje, bo tu trzeba znaleźć swoją własną drogę. Ja nie mogę tego po prostu ścierpieć, że ja już nawet nie mam z kim tu pić, nie? Ci, z którymi się dobrze piło, już poumierali. Nie ma ich. Tych knajp, co się czułem jak w domu, tych barmanów, no po prostu nie ma. Tych zespołów, które mi tam pogrywały, nie? I słuchajcie, i dla mnie takie użalanie się to jest od razu stracony cały dzień. Tak jak tu jest w tych refleksjach napisane właśnie. Od razu wszystko i oczywiście i wszystko co najgorsze. Ja jakbym się nie wściekł na ten obstrany samochód, to czuję, żebym tutaj miejsce znalazł, albo chociaż umiał zaparkować w tyłem. A tak się po prostu wściekłem i ja już byłem rozedgany, nie? A wszystko się zaczęło od rana, tego kumpla, że mnie troszeczkę wyrwał z butów po prostu. Także to jak ja wstaję i z którego tego wilka karmię, nie? To była taka fajna ta przypowieść, to jest po prostu bardzo ważne, nie? Czy ja szukam tego użalania i tej złości, nienawiści, czy ja szukam tego dobra. I ja wiem, słuchajcie, że to trzeba szukać tego dobra, ale mnie cały czas ciągnie nieraz, ach, to bym się jeszcze poużalał, to ten.
i wiem, że jest to złe, a jednak te przez tyle lat tych doświadczeń jest to ciężkie. Nie? Ja mam kumpli, którzy mają naprawdę trudną sytuację, gorszą, słuchajcie, 5-10 razy ode mnie i oni wstają i oni mówią, jak jest pięknie, jak jest fajnie. Nie mówią o tym, co jest źle, tylko mówią o tym, co jest dobrze. Nie, nie zastanawiają się nad tym, co tam jest spierdzielone, jakie, co będzie na przykład za jakiś czas, jak się wierzyciele upomną i tak dalej. Tylko myślą o tym, co jest dzisiaj, co jest teraz. Nie? Także pomimo tej mojej wiedzy, że to jest bez dwóch zdań, to jednak dla mnie, słuchajcie, wziąć pozytyw z tego dnia i na przykład powiedzieć, no przyszedłem do nich i wszystkich was kocham, nie? Jestem z wami, jestem taki sam, do nikogo nie czuję urazy, nie jestem zawistny, zazdrosny i tak dalej. To mi się teraz akurat udało, bo tak czuję, nie? Ale nieraz, wiecie, ja przychodzę na meeting, ja mi się nawet nie chcę ręki wyciągać, bo jestem tak wyrwany z tego życia, z tego otoczenia po prostu, nie? Dla mnie każdy jest po prostu... Słuchajcie, alkoholik w ogóle jest samotnikiem, nie? Wierzcie mi, ja byłem bardzo blisko, Wiktor był moim przyjacielem, on miał niewielu przyjaciół, a był moim przyjacielem, on potrafił z Ameryki wrócić specjalnie na koncert Wdzięczni za drzewo, bo go prosiłem o to, nie to, że zapłaciłem, prosiłem, nie stać, on zawsze mówił, nie stać się nawet na mnie, nie? Ale on był samotnikiem, Felek samotnikiem. I my jak jechaliśmy gdzieś razem, to każdy byliśmy razem, ale byliśmy samotni, każdy osobno. Słuchajcie, każdy osobno. I taka to jest prawda. I mnie potrzeba wielu rzeczy, żeby zrobić, żeby nie czuć się samotnym i wyizolowanym z tego świata. I między innymi to jest przyjście na taki poranny meeting. Dziękuję bardzo.